Annuncio Bobis Gaudium magnum. Abemus Papam Ewolucja świata a wzrost Królestwa Bożego. Katecheza świętego Jana Pawła II wygłoszona 25 czerwca 1986 roku. Podobnie jak w poprzedniej katechezie, również dzisiaj będziemy czerpali z rozważań Soboru Watykańskiego II o uwarunkowaniu historycznym współczesnego człowieka, którego z jednej strony Bóg przeznaczył, by panował, i podporządkowywał sobie całe stworzenie, a z drugiej zaś człowiek sam, jako stworzenie, poddany jest miłującej obecności Boga Ojca, Stworzyciela i Opatrzności. Dzisiaj bardziej niż w przeszłości, człowiek jest wyczulony na wielkość i autonomię swej misji, polegającej na badaniu i opanowywaniu sił natury. Należy jednak zauważyć, że na drodze rozwoju i postępu świata staje poważna przeszkoda. Tą przeszkodą jest grzech. I związane z Nim zamknięcie się, czyli zło moralne. Obszerne świadectwo tej sytuacji daje soborowa konstytucja Gaudium et spes. Sobór bowiem mówi Człowiek stworzony przez Boga w stanie sprawiedliwości, za poduszczeniem złego już na początku historii nadużył swej wolności, przeciwstawiając się Bogu i pragnąc osiągnąć cel swój poza Nim. Tak więc w sposób nieunikniony postęp ludzki, będący wielkim dobrodziejstwem dla człowieka przywodzi z sobą niemałą pokusę. Jeżeli bowiem zburzy się hierarchii wartości i pomiesza się dobro ze złem, poszczególni ludzie i ich grupy zwrócą uwagę na własne sprawy, a nie na sprawy innych. Na skutek tego świat już nie przedstawia pola prawdziwego braterstwa, skoro wzmożona potęga człowieka Grozi zagładą samemu rodzajowi ludzkiemu. Oczywiście współczesny człowiek jest świadomy własnej roli. Ale jeśli słowom autonomia rzeczy doczesnych nadaje się takie znaczenie, że rzeczy stworzone nie zależą od Boga, a człowiek może ich używać bez odnoszenia ich do Boga, to każdy uznający Boga wyczuwa, jak fałszywe są tego rodzaju zapatrywania. Stworzenie bowiem bez stworzyciela zanika. Co więcej, samo stworzenie zapada w mroki przez zapomnienie o Bogu. Przypomnijmy przede wszystkim słowa pozwalające uchwycić drugi wymiar historycznej ewolucji świata, do którego sobór stale się odwołuje. Konstytucja mówi: Duch Boży, który przedziwną opatrznością kieruje biegiem czasu i odnawia oblicze Ziemi. Pomaga tej ewolucji. Przezwyciężanie zła jest równoznaczne z moralnym postępem człowieka, który strzeże jego ludzkiej godności i z odpowiedzią na zasadnicze pragnienie świata bardziej ludzkiego. W tej perspektywie rozwijające się w historii Królestwo Boże znajduje niejako swoje tworzywo oraz znaki swej skutecznej obecności. Sobór Watykański II kładzie bardzo wyraźny akcent na etyczne znaczenie ewolucji, ukazując, że ideał świata bardziej ludzkiego jest zgodny z nauką Ewangelii. I choć bardzo precyzyjnie odróżnia ewolucję świata od historii zbawienia, to stara się równocześnie w całej pełni uwydatnić te związki, jakie pomiędzy nimi zachodzą. Choć należy starannie odróżniać postęp ziemski od wzrostu Królestwa Chrystusowego, to przecież dla Królestwa Bożego nie jest obojętne, jak dalece postęp ten może przyczynić się do lepszego urządzenia społeczności ludzkiej. Jeżeli krzewić będziemy na ziemi w duchu Pana i wedle Jego zlecenia, godność ludzką, wspólnotę braterską i wolność to znaczy wszystkie dobra natury. Oraz owoce naszej zapobiegliwości, to odnajdziemy je potem na nowo, ale oczyszczone z wszelkiego brudu, rozświetlone i przemienione, gdy Chrystus odda Ojcu wieczne i powszechne Królestwo Królestwo Prawdy i Życia Królestwo Świętości i łaski Królestwo Sprawiedliwości, Miłości i Pokoju. Na tej ziemi Królestwo obecne już jest w tajemnicy. Dokonanie zaś jego nastąpi z przyjściem Pana. Sobór potwierdza przekonanie wiernych głosząc, że Kościół uznaje wszystko to, co jest dobre w dzisiejszym dynamizmie społecznym, przede wszystkim ewolucję ku jedności oraz proces zdrowej socjalizacji i stowarzyszania się obywatelskiego i gospodarczego. Popieranie jedności wiąże się z najgłębiej rozumianą misją Kościoła ponieważ on sam jest w Chrystusie nie jako sakramentem czyli znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego moc bowiem jaką kościół może tchnąć w dzisiejszą społeczność ludzką polega na wierze i miłości zrealizowanych w życiu nie zaś na jakimś zewnętrznym panowaniu przy pomocy środków czysto ludzkich dlatego zachodzi głęboka więź a nawet jakaś elementarna tożsamość pomiędzy wektorami historii i ewolucji świata oraz historii zbawienia. Plan zbawienia zakorzenia się w najbardziej rzeczywistych dążeniach i celach ludzi i ludzkości, i odkupienie jest stale kierowane ku człowiekowi i ku ludzkości w świecie, i Kościół stale spotyka się ze światem na gruncie tych właśnie dążeń i celów człowieka ludzkości. O tyle też historia świata toczy się w łożysku historii zbawienia, uważając je niejako za swoje własne. I wzajemnie, prawdziwe osiągnięcia człowieka i ludzkości, owe autentyczne zwycięstwa w historii świata, są zarazem tworzywem Królestwa Bożego na ziemi. Wypowiada się na ten temat Konstytucja Gaudium et Spes: aktywność ludzka, jak pochodzi od człowieka. Tak też ku niemu się skierowuje. Jeżeli się dobrze pojmuje wzrost, jest on wart więcej, aniżeli zewnętrzne bogactwa, jakie można zdobyć. Więcej wart jest człowiek z racji tego, czym jest, niż ze względu na to, co posiada. Podobnie więcej jest warte to wszystko, co ludzie czynią dla wprowadzenia większej sprawiedliwości, szerszego braterstwa, bardziej ludzkiego uporządkowania dziedziny powiązań społecznych aniżeli postęp techniczny. Stąd normą aktywności ludzkiej jest to, żeby zgodnie z Planem Bożym i Wolą Bożą odpowiadać prawdziwemu dobru rodzaju ludzkiego i pozwolić człowiekowi na realizowanie i wypełnianie pełnego swojego powołania, bądź indywidualnie, bądź społecznie. Dokument ten stwierdza w dalszym ciągu. Porządek rzeczy stale trzeba rozwijać. Opierać na prawdzie, budować w sprawiedliwości, ożywiać miłością. W wolności zaś powinno się odnajdywać coraz pełniejszą ludzką równowagę. Żeby tego dokonać, trzeba wprowadzić odnowę w sposobie myślenia i szeroko zakrojone przemiany życia społecznego. Duch Boży, który przedziwną opatrznością kieruje biegiem czasu i odnawia oblicze ziemi, pomaga tej ewolucji. W toku historii poddanie się przewodnictwu i działaniu Ducha Bożego następuje poprzez wiernie i konsekwentne odpowiadanie na głos sumienia i stałe odwoływanie się do niego. Przez wierność sumieniu chrześcijanie łączą się z resztą ludzi w poszukiwaniu prawdy i rozwiązywaniu w prawdzie tylu problemów moralnych, które narzucają się tak w życiu jednostek, jak i we współżyciu społecznym. Im bardziej więc bierze górę prawe sumienie, tym więcej osoby i grupy ludzkie unikają ślepej samowoli i starają się dostosować do obiektywnych norm moralności. W sposób realistyczny, Sobór przypomina o tym, że w praktyce ludzkiego życia, na drodze prawdziwego postępu człowieka i ludzkości, pojawia się przeszkoda, najbardziej radykalna zło moralne grzech który sprawia, że człowiek jest wewnętrznie rozdarty. Z tego też powodu całe życie ludzi, czy to jednostkowe, czy zbiorowe, przedstawia się jako walka i to walka dramatyczna między dobrem i złem, między światłością i ciemnością. Co więcej, człowiek odkrywa, że jest niezdolny zwalczać skutecznie o własnych siłach napaści zła, także każdy czuje się jakby skrępowany łańcuchami. Toczy on walkę, która zaczęta ongiś u początku świata, trwać będzie do ostatniego dnia, według słowa Pana. Wplątany w nią człowiek wciąż musi się trudzić, aby trwać w dobrym, i nie będzie mu dane bez wielkiej pracy oraz pomocy łaski Bożej osiągnąć jedności w samym sobie. Na zakończenie możemy powiedzieć, że, choć wzrost królestwa Bożego nie utożsamia się z ewolucją świata, to przecież Królestwo Boże jest w świecie, a przede wszystkim w człowieku, który bytuje i działa w świecie. Chrześcijanin wie, że swym zaangażowaniem w postęp dziejowy współpracuje z pomocą łaski Bożej we wzroście Królestwa, zdążającym ku historycznemu i eschatologicznemu wypełnieniu planu Bożej Opatrzności. W dzisiejszej katechezie, która zawiera się w cyklu kateches o Opatrzności Bożej, odwołuje się w sposób szczególny do nauki Soboru Watykańskiego II. Warto odczytać odpowiednie dokumenty tego Soboru, w szczególności Konstytucję Duszpasterską o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et Spes. Ta Konstytucja bowiem rozwija temat, który bardzo ściśle łączy się z tajemnicą Bożej opatrzności, z tajemnicą Bożych zamierzeń w stosunku do świata. Wiadomo, że te zamierzenia są Boże. Natomiast świat jest stworzony i człowiek w świecie jest stworzony. A stworzone jest po to także, ażeby świat kształtował, ażeby kierował światem. Ma być człowiek w stosunku do tego świata, jak gdyby doczesną opatrznością. Ma kształtować swoją historię i w ciągu tej historii ulepszać świat. Takie są zamierzenia Boże. Tak więc historia człowieka Historia ludzkości jest wpisana w wymiary opatrzności Bożej w stosunku do świata. I w swoim punkcie wyjścia, w swoim zasadniczym założeniu i w swoim przeznaczeniu docelowym, jest jedna, to znaczy, historia człowieka. Historia stworzenia świata przez człowieka jest przyporządkowana drugiej, to znaczy, zamierzeniom Bożym w stosunku do świata. Te zamierzenia Boże wyrażają się ostatecznie i nade wszystko przez tajemnicę Królestwa Bożego, do którego Bóg prowadzi całe stworzenie, a w szczególności człowieka. Historia człowieka jest więc wpisana w jakiś sposób w dzieje Królestwa Bożego na ziemi. Równocześnie, jak podkreśla Sobór, historia ludzkości, a zwłaszcza tak zwany postęp materialny ludzkości, nie utożsamia się bez reszty z dziejami Królestwa Bożego. Do pewnego stopnia stanowi tworzywo tego Bożego Królestwa, o ile człowiek swój postęp materialny, techniczny, może realizować tylko wedle zasad moralności, o ile to jest postęp w dobru, o ile to jest postęp w prawdzie, o ile ten postęp doczesny, który należy do historii człowieka na Ziemi, w jakiś sposób włącza się, przygotowuje w pewnej mierze realizację Królestwa Bożego. Niemniej to Królestwo Boże w stosunku do ludzkiego postępu i do ludzkiej historii tu na Ziemi jest celem transcendentnym. Taka jest pokrótce nauka objawienia, w szczególny sposób wyrażona w Konstytucji o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et Spes przez Sobór Watykański II. Witając wszystkich zgromadzonych tutaj pielgrzymów z Polski, w szczególny sposób zwracam się do chorych. Do których będzie jeszcze osobne słowo, wspólne do wszystkich chorych w języku włoskim, także i do przybyszów z Poznania, z Wielkopolski. Trudno bowiem w tym roku, przy końcu czerwca, nie pamiętać o tak zwanych wypadkach poznańskich sprzed trzydziestu lat. Trudno nie polecać Bogu osób, które w tych wypadkach poniosły śmierć. I trudno równocześnie nie prosić Opatrzności Bożej i Pani jasnogórskiej o to, aby ta ofiara, a także wymowa tych wydarzeń miała znaczenie dla przyszłości, dlatego, o czym również mówi Sobór, ażeby życie na naszej polskiej ziemi stawało się coraz bardziej godne człowieka, godne Polaka i godne chrześcijanina. adveni ad regnum tuum, i ad voluntas tua, sicut in cello et in terra. Padem nostrum quotidianum da nobis odiem, et dimitte nobis evita nostra, sicut et nostri vitimum, De vittori vos nostri, e te lo sinduca in tentazione, se liberano samma.